Witam Was bardzo serdecznie z Bajchu z tej strony i wracamy do Phantom Leader Deluxe od Danversen Games. Jak widzicie, jesteśmy przed pierwszą turą. Zrobiliśmy setup ostatnio, więc teraz czas zacząć rozgrywkę. Ja mam tutaj Sequence of Play, mam też małą ściągę, mam instrukcję, której nie widzicie, ale po co? Nie będziemy zajmować miejsca, więc najpierw mamy Draw Target Cards. Patrzymy, jaki mamy Recon Start. Jaki Recon mamy? Recon mamy na dwójce, więc dociągamy dwie karty. To są nasze karty celi, potencjalnych celów. Czyli mamy Covert Mission i mamy Minor Breach. Karta nam mówi, jaki jest koszt polityki, czyli jak nasze akcje wpłyną na stosunek innych krajów i na, w sumie naszych obywateli też. Ile możemy się spodziewać obrony naziemnej, ile możemy się spodziewać bandytów, czyli samolotów, ile samolotów my możemy wysłać na daną misję i ile musimy zadać obrażeń tej karcie, czyli na przykład temu mostu. Jak widzimy, mamy specjalną zdolność, to jest Small Target, Subtract 1 from 80 Gyros against the target, czyli ciężej w niego trafić. Tutaj jest Cover, jeżeli stracimy jakikolwiek samolot, stracimy też punkt zwycięstwa. Teraz mamy dwie opcje, możemy albo wybrać jedną z tych dwóch kart, albo zapłacić dwa punkty z naszych 11, które nam zostały, żeby dociągnąć kolejne dwie karty. Tak, tego chciałem. Jak sobie popatrzymy, cel numer 42, Covert Mission, jest, nie widzicie tego dobrze, ale jest tutaj, w tym miejscu. Czyli będziemy musieli całą Kubę przelecieć, co powoduje, że nasi piloci, którzy polecą na tę misję, dostaną automatycznie 3 punkty stresu po powrocie i ładowność naszych samolotów jest obniżona o 2 punkty, ze względu na to, że trzeba więcej paliwa zatankować. Natomiast most jest w strefie 8, czyli jest tutaj, w samym środku Kuby, co daje minus 1 punkt ładowności i 2 punkty stresu. Więc podejrzewam, że zajmiemy się mostem na samym początku. Także Covert Mission idzie do discarda. My kładziemy Minor Breach na 8, na centrum. I teraz jak sobie wrócimy na chwilę do naszego Excela, tutaj wpisujemy numer celu, czyli 8. Tu jeszcze powinniśmy wpisać ich kulwar, czyli Showtime ma 0, Buck ma 2, Buick ma 0, Peewee ma 0, Krusty ma 1, Ghost ma też 1, Go ma 0, Poco ma 0, Rabbit ma 1 i Seaweed ma 0. To jest ile stresu będą odzyskiwać na koniec każdego dnia nasi piloci. I to można sobie zobaczyć. Tutaj jest to ta wartość pod C. Showtime akurat ma 0. No dobra. Mamy Select Target and Move Politics Counter, czyli w tym momencie, jak pamiętamy, ten cel miał koszt polityki 1. Czyli w tym momencie polityka zmienia się tutaj. To ma znaczenie, ponieważ teraz później, bo nie możemy wybrać celu, który ma większą wartość polityczną niż jest tutaj cyferka, tak? Czyli nie możemy w takim wypadku, nie możemy czwórki wybrać, ponieważ tutaj jest 3. W tym wypadku to nie ma jeszcze znaczenia takiego. I teraz mamy Determine Play and Place Sites. Czyli mamy, widzimy Sites. 2 w Approach. Stawię tę kartę tutaj na chwilę. Czyli w każdym Approach, czyli mamy East, North, West i South Approach. W każdym z nich będzie jeden site, czyli dociągniemy jeden żeton, powiedzmy północ pierwsza. I odwracamy go oczywiście na stronę site. I widzimy, wylosowaliśmy S60. Jest to działko, które ma zasięg 1,
Jest to soft target, jak widzimy po tej esce. Strzela w samoty, które lecą na niskim pułapie. Na 5 lub na 5-6 dodaje nam, trafia nas samo na naszego pilota, zadając mu stres. Na 7-8 obrażenie, na 9-10, jak widzimy, niszczy ten samolot. To idzie tutaj na North Approach. Teraz będzie wschód. A nie, tam dwa, nie? Dwa sajty, czyli jeszcze jeden na północy. I tym razem jest to SA-2, które strzela w samoloty, które lecą na wysokim pułapie i jeszcze ma w zasięgu 2. Teraz wschód. Kolejne dwa żetony. Czyli mamy kolejne SA-2 i mamy, co my tu mamy? ZU-232. Czyli znowu mamy zespół, który strzela i na wysokim, i na niskim pułapie, co nie jest najlepsze. Południe. Dwa żetony. I mamy ZU-232 i S-60, czyli tutaj można w miarę spokojnie przelecieć na wysokim pułapie. Zachód. Mamy SA-2 i kolejną S-60. No i teraz mamy dwa w centrum. Czyli mamy SA-2 i mamy infantry. One lądują tutaj na karcie. Więc one są w centrum. Dodatkowo będziemy mieć dwóch bandytów w centrum, ale o tym, jakie samoloty lecą, dopiero dowiemy się później. Teraz, mając już to, musimy sięgnąć do drugiego woreczka naszego. I wszyscy, którzy mają zasięg 1 lub 2, czyli tutaj mają takie jedynkę albo dwójkę w czarnej kółeczku, muszą dostać wektor. Więc powiedzmy, zaczniemy od tej S60, którą wam pokazałem. Pokazujemy. I to symbolizuje, że mamy jakieś góry, że te działy jest umieszczone w miejscu, gdzie nie możemy, ciężko jest do niego dostać z innej strony. Czyli widzimy, on będzie mógł tylko strzelić w South Approach, czyli tutaj, gdzie jest, lub w to pre-approach dokładnie, ponieważ to kładziemy obok niego w ten sposób. Teraz zrobimy to dla tej S60. Jest to, widzimy, może strzelać wszędzie tutaj, czyli w to miejsce, tak samo jak te trzy. Teraz ta SA-2. Może strzelać dokładnie tak samo. Ta S60 na północ. Może strzelać praktycznie wszędzie, tylko nie ma z tyłu dostępu. SA-2, która też jest na północy. Może strzelać przed. I tak samo można w nią strzelać tylko przed, nie możemy strzelić stąd w tę wyrzutnię rakiet. No i mamy jeszcze jedną SA-2, która może strzelać wszędzie, jak widzimy. Dodatkowo mamy Intel na plus jeden center site, więc musimy dociągnąć jeszcze jeden w centrum. Będzie to ZU-232. Dla rzeczy w centrum nie dociągamy wektoru, z jakich miejsc strzela. No i mamy naszą sytuację taktyczną. Tak nasz rekonesans powiedział, że taką sytuację mamy. Więc musimy wybrać pilotów. Możemy wybrać maksymalnie 4 pilotów. Na pewno poleci Peewee,
To jest nasz pierwszy pilot. Mamy Piłego. Na pewno poleci. Musimy patrzeć na ludzi, którzy dobrze bombardują, przez to minus jeden. Poleci Go. Poleci Showtime czy Buick? Showtime poleci. I weźmiemy ze sobą Poco. Czyli to jest nasza czwórka, którą wybraliśmy do tej misji. Teraz trzeba dać im uzbrojenie. Czyli jak widzimy, nasz Go może normalnie 6 wagi nieść, ze względu na to, że nasz cel, i tutaj się ten target przydaje, jest tutaj, ma minus 1, czyli będzie mógł 5 wagi wyposażenia mieć ze sobą. Czyli rozpoczniemy może od Poco. Poco będzie naszym myśliwcem, który osłania, ze względu na to, że ma plus 2 do trafiania w samoloty. Tak go spróbujemy uzbroić. Może mieć AIM 4, 7 i 9. Ma 5 wagi, więc. Więc. Zrobimy z niego tak. Damy mu jednego AIM-7 Sparrowa. Widzimy, on waży 1. Waży 1. Nie można nim strzelać na zasięgu 0, ale ma zasięg aż 2, czyli dłuższy dystans. No i potrzebujemy szóstkę, ta szóstka tutaj na górze, żeby trafić. Jedno trafienie zabija bandytę. To jest raz. Damy mu drugą na wszelki wypadek. To jest dwa. Czyli będziemy lecieć wysoko czy nisko? Wszędzie jest niebezpieczeństwo. Myślę, że wlecimy od wschodniej strony. Więc będziemy raczej nisko latać. Weźmiemy mu. Jeszcze jednego. Zbieram się tylko trzy. Zastanawiam się, jaka jest różnica między czwórką a siódemką. Na dziewiątką. Aha, czwórki gorzej trafiają na dziewiątkach. Dobra. On może mieć 7 i 9, więc damy mu jeszcze jedną. Dziewiątkę mu damy. Jedną, żeby mógł strzelać, jak już gościu do niego podleci najwyżej. Także to jest nasz 3. I damy mu dwie rakiety. Rakiety tylko po to, żeby chronić nas. Czyli widzimy, mamy dwie siódemki, jedną dziewiątkę i dwie rakiety. Głównie po to, że jak w nas będą strzelać, będziemy mogli używać tych rakiet, żeby chronić naszych pilotów. Czyli tak, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty na paliwo, więc nasz Poco jest uzbrojony, gotowy.
Teraz Showtime. Showtime jest szybkim pilotem, więc Showtime będzie bombardował, myślę. Co on może zagrać? Czy on może wziąć za AGM-ów coś? Nie może wziąć za AGM-ów nic. M117R. Coś mi nie pasuje. M118 nie. CBU i Blue też nie. Więc niestety nie może wziąć rakiet powietrze-ziemia. Myślałem, że się poradzimy z tym SA-2 na wschodzie. Po prostu i z tym ZU. Szybciej. Ale w takim razie, jako że jest szybkim pilotem, damy mu bomby. Możemy mu dać bomby. On ma też 5. Tylko dwie bomby mu damy. Tak, damy mu MK82. Dwie. MK82. Jak widzimy, MK82 są bombą, nie strzelają w bandytów. Pokazuje ten pasek żółty, który jest tutaj, który jest dla tej kamery zielony najwyraźniej. Tutaj jest taki paseczek, na tej kamerze będzie widać trochę lepiej. I to pokazuje, że to jest broń typu powietrze-powietrze. To jest 2. To jest 2. Jeszcze potrzebujemy coś na niego. Na pewno damy mu ECM poda, jeżeli może mieć. Może mieć ECM poda. To jest kolejny jeden. I to jest też typowo obronny manewr. Pozwala nam się bronić przed atakami. To jest 3. Jeszcze dwie rzeczy może wziąć. Weźmie na wszelki wypadek. Jeszcze jedną MK82 weźmie. I weźmie jedne AIM-9 weźmie. I takim sposobem Showtime też jest gotowy. Następnie mamy Go. Go też będzie bardziej naszym samolotem osłaniającym, ze względu na to plus 2 i tylko plus 1 do OTG, więc damy mu 3 rakiety. Typowo defensywny samolot będzie. I damy mu MK82 i jedną AIM-7. To będzie jego 5. I Piwi ma 5. Więc 4 mu zostały, także damy mu dwie bomby tylko, damy mu dwie MK83. One obie ważą 2, co prawda, podwaje każda waży, ale widzimy na dziesiątce zadajemy aż 3 obrażenia z tego, co 3 hity. Także to jest potencjalne 6 hitów, a Piwi jest naszym. Aha, mieliśmy mu dać jeszcze ten, czyli nie możemy tak zrobić.
Tylko sprawdzę, czy to tak działa, jak pamiętam. Tak, trzy hity mogłyby ci tam dawać, ale zamienimy jedną 83 na 82 i damy mu też poda. Może mieć ICM poda, więc damy mu, żeby go trochę podbronić także. No i mamy nasz skład przygotowany. Będziemy latać nimi. Także teraz trzeba zrobić nasz fight plan. Możemy ich podzielić na różne formacje. Myślę, że nie będziemy tego robić. Myślę, że będą się trzymać w tym pierwszym locie razem. Więc zaznaczamy flight planami, gdzie będziemy wlatywać i gdzie będziemy wylatywać. Nad celem możemy być 5 tur. Powiedzmy, że chcemy się pozbyć tego na pewno. Będziemy tutaj nisko latać. Tu nic nas nie strzela, tu nic. Więc wlecimy tędy. Musimy wylecieć w takim razie którymś z tych trzech pól na wschodzie. Zachodzie. Nie na wschodzie. Także jak tutaj nisko polecimy, to w nas będzie strzelało, jak wlecimy. Może nie będzie tak źle. Ominiemy sobie TSA-2. Potem jak wlecimy, to ta dwójka będzie nas strzelać. Potem TS-60 może w nas strzelać. Dobra, myślę, że taki jest plan, że wszyscy lecą nisko. Po co? Poco, Showtime, Go i Peewee. Peewee gdzieś tutaj z tyłu będzie leciał. Wszyscy nisko. Wszyscy razem. Czas na Draw Target Bound Event Card. I zobaczymy, co się dzieje w momencie, kiedy lecimy tam. Teraz już nasi piloci są w powietrzu. Sprawdzamy, co się dzieje, więc patrzymy na event i patrzymy na górną część. Jest good approach, add one to your attack and suppression die rolls. Czyli mamy buffa. Dodajemy sobie jeden do ataków i do suppression. Dobrze podeszliśmy. Najpierw był Drow Tiger, bo teraz byśmy położyli flight plany dopiero i teraz kładziemy samoloty, ponieważ moglibyśmy się wycofać, jakby coś złego tu było. I teraz mamy bandytów. Mamy dwóch bandytów w centrum, więc zobaczmy, czy w ogóle jakiekolwiek samoloty wystartowały. Dwa żetony. I mamy dwa razy no bandit, więc nie mamy samolotów. One wracają do worka. A my tutaj wzięliśmy po co? Po ko, żeby strzelał. No nie będzie potrzebny aż tak bardzo po ko. Trudno. Czyli to był... Teraz mamy Draw Over Target Event. Zaciągamy kartę i patrzymy na środek. Move one random center area site to a random approach area. Ok. Czyli najpierw random center area. Czyli powiedzmy 1, 2, 3 TSA-2, 3, 4, 5, 4, 5, 6 infantry, 7, 8, 9 ZU, 23, dziesiątkę przerzucimy. Jest 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli infantry gdzieś idzie, czyli piechota przeszła. Teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, czyli piechota przeszła akurat tam, gdzie my i lecimy. Wyczuli nas. Wyczuli nas, to idzie na discard. Mamy pierwszą turę
I teraz możemy zdecydować się, jest Jettison Decision, czyli możemy wyrzucić nasze bronie. Potem jest Fast Pilot Attacks, czyli nasz Showtime mógłby zaatakować, ale nie ma nikogo w zasięgu niestety, więc nie będziemy atakować. Sights and Bandits Attacks, jak wiemy, atakują nas ta trójka. Lecimy nisko, więc ta dwójka mogłaby technicznie nas zaatakować, ale mają zasięg 0, więc mogą atakować tylko tych, co są na tym polu na Western Approach, także nic się nie stanie. I teraz Slow Pilot Attack. Znowu sytuacja, gdzie nic nie zrobimy. Nie mamy zasięgowych rakiet powietrza-ziemia. Powietrze-ziemia. Więc mamy Aircraft Move and Adjust Altitude. Czyli teraz możemy się ruszyć o jedno pole i zmienić wysokość. Nie będziemy zmieniać wysokości, ale się ruszymy tutaj. Tutaj się ruszymy. I teraz Bandits Move, czyli samoloty przeciwnika by leciały w naszą stronę. Nie ma takich. I mamy drugą turę. I zaczynamy od góry, czyli mamy znowu Jettison Decision, nie będziemy nic robić. Fast Pilots Attacks i teraz nasz Showtime mógłby te MK82 zrzucić na te ZU-23-2 i tak też zrobimy, myślę. Samolot może atakować tylko jeden cel. Moglibyśmy zrzucić więcej bomb na te ZU-23-2, ale nie będziemy. Czyli użyjemy jednego MK82 i chcemy zrzucić 7. Showtime ma plus 1 ATG, czyli mamy na szóstce trafiamy i Sierra Hotel daje nam plus 1 do attack rolls, czyli na piątce trafimy. Jest 10, więc trafimy i niszczymy ten cel. Czyli ZU-23-2 zostało zniszczone. Damy tutaj pod showtime'em, żeby się cieszył. Także dobry początek. Dobrze nasz weteran tutaj zbombardował. Następnie mamy Sights and Bandits Attack, czyli ten infantry, ta piechota atakuje. I znowu, mają w zasięgu, no, atakowaliby najbliższego. Nie mają najbliższego. Więc patrzą, kto jest, więc losowo atakują. Czyli znowu, showtime od lewej. Piwi 1-2, go 3-4, 5-6, 7-8 i 9-10 przerzucimy. Mamy 4. Czyli atakują w go. Go jest atakowany, czyli to jest cel tego ataku. Nie ma on ECM poda, więc ECM pod nic mu nie zrobi. Więc teraz jeden z naszych może spróbować zrobić suppress. Może to zrobić też Go, ale powiedzmy, że Poco odpali swoje rakiety, żeby supresować ten atak. Normalnie byłoby na 7. Jeśli dobrze pamiętam, suppress gdzieś było. Any one aircraft may attack the site or bandit perform the attack as normally successful the site or bandit success attack is cancelled. Czyli nie zadajemy obrażeń, tylko próbujemy zrobić supresa. Więc Poco ma air to ground minus 1, ale dostaje plus 1 z eventa, czyli na 0 wychodzi. Musimy rzucić 7, ale rakiety dają plus 3 do tego rzutu, czyli de facto na czwórce tego ataku w ogóle nie będzie. I mamy 4, więc idealnie. Poco odpalił rakiety. Ludzie się przestraszyli. I teraz, czy my chcemy atakować czymś? Nie, nie chcemy niczym atakować. Więc będziemy ruszać się dalej. Latujemy tutaj w centrum. Będziemy próbować zniszczyć ten most.
tutaj ma dwie rakiety, znaczy dwie bomby. Tylko te ZU-23-2 będzie w nas strzelać. Myślę, że uda nam się go supresować, więc nie musimy się nim przejmować aż tak. Także trzecia tura. I będziemy próbować bombardować, czyli najpierw nasz Showtime. On spuści obydwie MK-82. I widzimy na siódemce między 7 a 9 zadajemy jedno obrażenie, 10 i więcej zadają dwa obrażenia. On ma ATG plus 1 i plus 1 jeszcze z wydarzenia, czyli plus 2 mamy. Rzucimy sobie dwoma kostkami. I mamy jedną dziewiątkę zmodyfikowaną o 2, 3, 11, 3 i 2 obrażenia. Tutaj jest piątka, czyli zabrakło. Także Showtime. Zadaje pierwsze dwa obrażenia naszemu celowi. Trafił w most. Nieprawda, bo to jest dziesiątka. Ze względu na minus jeden. Za most, za ciężko, za rzecz, którą jest ciężka do trafienia, ale to dalej są dwa obrażenia. Więc Showtime swoje zrobił. Teraz czas na atak ZU-23. Czyli zobaczmy w kogo. Kolejność tak samo. Dwa, czyli będzie strzelał w Piwi. Piwi na początku rzuca na ECM poda, zanim cokolwiek, czyli na szóstce lub wyżej nic się nie dzieje. Mamy siódemkę, czyli elektronika zadziałała. Ten atak nie zostanie rozpatrzony. No więc czas na Piwi. Piwi zrzuci obydwie bomby. I MK83 i MK82 na ten cel. Zaczniemy od MK83. Jak widzimy, on ma trzy przedziały. Piwi normalnie ma plus 2 do trafienia w cele naziemne, plus 1 z wydarzenia, minus 1 z mostu, czyli na plus 2. Zobaczmy, jak to pójdzie. Mamy szóstkę. 6 plus 2 to jest 8. 8 są kolejne dwa obrażenia. Czyli zmieniamy tutaj na czwórkę. I teraz zostaje nam jeszcze MK82, też na plus 2. 7, 8, 9 to jest z MK82 jeszcze jedno obrażenie. Czyli to jest piąte obrażenie. Brakuje nam jednego obrażenia, żeby zniszczyć cel. Więc spróbujemy to zrobić. Mamy akurat jeszcze jedną bombę, może to zrobić go. Więc spróbujmy. Na plus jeden, ponieważ plus jeden, minus jeden i go ma swoje plus jeden. Potrzebujemy szóstkę tak naprawdę, żeby zniszczyć ten cel. To będziemy się tylko bronić. Więc zobaczmy, czy się uda. 6. Niestety go nie trafia. Więc cel zostanie bardzo poważnie uszkodzony, ale nie zniszczony. Także nic tutaj już nie zrobimy. Moglibyśmy próbować zostać tutaj jeszcze jedną turę. I Piwi mógłby spróbować strzelać z swoich karabinów maszynowych. No ale tutaj na ósemkach trafi, ponieważ ma hit na dziesiątce. Możemy spróbować tak naprawdę, czyli nie zmieniamy wysokości. Tak, w tej turze, w której turze musimy wylecieć. Pamiętam, w której turze musimy się ruszyć według zasad. Już to sprawdzam.
czwartej turze musimy się ruszyć, czyli teraz, czyli możemy zostać jedną turę tak naprawdę, więc zostaniemy. Więc znowu to ZU-23-2 będzie celować w nas. Trójkę celuje, czyli celuje w Go. Go odpali rakiety i spróbuje supresować to. No i się nie udało. 1 plus 3, 4 plus 1, 5. Zabrakło dwóch. Więc będziemy mieli atak. Zobaczmy, co zrobi to ZU-23-2. 3. 3 powoduje, że akurat trafia nas. A jak nas trafia na najniższym poziomie, to jest... Mogliśmy jeszcze i wejdować, ale i wrzucić dwoma kostkami, wybrać mniejszą, ale to by kosztowało nas dwa stresu. To i tak chyba byłoby lepsze. Zdaje mi się, że 5 stresu dostaje. Nie ma to na to, nie ma tego na tej ściądze. Nie wiem dlaczego. Nie, jeden stresu po prostu dostaje. Ja oczywiście pomyliłem. Koło dostaje jeden stresu, pomyliłem żetony. To są żetony obrażeń, to są żetony stresu. No i teraz Peewee musi próbować zniszczyć to. Potrzebujemy ósemkę. A mamy też jedynkę, więc nie udało się dokończyć. Teraz już musimy wylecieć naszą czwórką tutaj na Western Approach. Lecimy nisko, więc ta... Tak. Pierwsza tura tutaj, druga, trzecia, czwarta, piąta. Musieliśmy chyba ruszyć się. Tam było napisane w instrukcji, że you must move any aircraft in the center area out of the center during the aircraft movement step of the fourth turn over the target. You must move any aircraft in an approach area to an adjoining pre-approach area during the aircraft movement step of the fifth turn. Dobra. Czyli dobrze wszystko robimy, czyli de facto mamy tak jakby 6 tur. Więc strzela znowu z nas S-60, bo tylko ona ma nas w zasięgu. Nie, i druga S-60. Ta S-60 jeszcze też w nas może strzelać. Czyli pierwsza S-60. 1, czyli w Peewee. Peewee ma ICM-a, który nie zadziałał, więc... Go próbuje odpalić rakiety, żeby supresować. To jest 5 plus 3 za rakiety, to jest 8, więc udało się, tego ataku nie ma. I teraz druga jest 60, tam z północy. Atakuje nikogo, bo to było do przerzutu. 7, czyli Poco. Atakuje Poco. Poco teraz odpali rakiety też. On ma minus 1, czyli na 0, czyli tylko plus 3 z rakiet. To jest też 8, więc tego ataku też nie ma. I wylatujemy tutaj. Jeszcze jeden atak. Jeszcze dwa ataki, bo ta S60 też tutaj może atakować. Nie popatrzyłem na to, więc tak naprawdę wylecimy tym. Bo tutaj jest przyległe, więc wylecimy. I jedna S60 w nas zaatakuje. Atakuje znowu Go, więc Go użyje swoich ostatnich rakiet. Plus 3 z rakiet, czyli to jest 5. Plus 1 z jego ATG to jest 6. I plus 1 z wydarzenia to jest 7, więc akurat odpaliliśmy rakiety na tyle, żeby nic się nie stało. Wylatujemy, więc teraz
patrzymy, co się dzieje po drodze do domu. Post-strike. You may spend 4 special option points to gain 1 VP. Oczywiście, że zrobimy to, czyli ja tutaj już nam wydam... Mamy 11, czyli wydaliśmy 4, żeby zdobyć jeden punkt. To nam się zawsze przyda. Punkty są dobre. Search and Rescue nie musimy rzucać. Więc Record Mission Outcome Victory Points Adjust Recon and Intel Counters and Special Option Points. Czyli. Przejdziemy sobie teraz na szybko tutaj. Cel numer 8 został uszkodzony. Czyli nie destroyed, tylko damage. Czyli damy tutaj D. D tutaj damy. I jak popatrzymy sobie na nasz minor bridge. Dostaniemy jeden punkt i inteligencja przesunie się nam o jeden poziom, czyli tutaj dostaniemy drugi punkt i tu Intel przesuniemy o jeden poziom, więc już nie będziemy losować tego dodatkowego żetonu na centrum. Dodatkowo, jeśli chodzi o stres, każdy z naszych ludzi, którzy leciał, dostaje 2 punkty stresu. Czyli Showtime leciał, dostanie 2. Peewee leciał, dostanie 2. Go leciał i dostanie 3, bo jeden więcej. I Poco dostanie 2. Akurat wszyscy, którzy cool mają na 0, polecieli w tej misji, co jest ciekawe. Victory points adjust recon and intel counters and special option points at target card stress to pilots. Pilot stress recovery, all pilots, czyli ci wszyscy, którzy by nie polecieli, odzyskują ich cool value plus 2, czyli wszyscy mają jakieś cool value, ale nie mają żadnego stresu, więc nikt nic nie odzyskuje. Move politics counters one to the left, więc counter polityki cofa się z powrotem na piątkę. Record pilot experience and stress. I teraz każdy, który poleciał, dostaje jeden punkt expa. Nieważne. Jeden. I jeżeli byśmy zniszczyli cel i żaden nasz samolot nie zostałby zniszczony, dostalibyśmy następny punkt doświadczenia. Jednak tego nam się nie udało zrobić, więc tego nie przyjmiemy. I tyle. Tak wygląda pierwsza misja. Pierwszą misję udało nam się przejść bez większych problemów. Dobrze polataliśmy nisko. Tutaj nasi chłopcy dobrze też strzelali, dobrze się bronili. Jak dobrze pamiętam, Minor Breach, który jest uszkodzony, już nie wróci do talii na pewno. Z tym sobie już poradziliśmy. Covert Mission kiedyś może wrócić, bo jest na discardzie. No i zobaczymy, jak w następnej misji kogo wybierzemy, ponieważ część może potrzebować odpoczynku. Chociaż jeszcze są... Okej, okay, Poco może być shaken po następnej misji, jeżeli tylko poleci na nią i będzie znowu 2 stresu. No ale to już w przyszłym odcinku. To było Phantom Leader. Ja byłem z Bajchu. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Dziękuję Wam za uwagę. I mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym odcinku. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.